Przed nami zaprezentuje się uczeń drugiej klasy, Paweł Siliwoniuk, który pokazuje, prezentuje nam klacz czystej krwi arabskiej. Klacz pokazuje się w kusie, cechą koni arabskich jest to, że najkorzystniej wyglądają one w kusie, kiedy potrafią unosić ogon wysoko, zawieszać nogi w powietrzu i wtedy prezentują cały bukiet konia arabskiego. Bardzo prosimy, Paweł, ustaw nam klacz na środku tutaj, przed wszystkimi. Podczas pokazu i czempionatów sędziowie oceniają budowę konia i zachowanie się konia w ruchu. Konia należy ustawić w ten sposób. Konia ustawiamy w ten sposób, żeby jak najkorzystniej wyglądał, żeby można było wychwycić jak najwięcej pozytywnych cech urody konia arabskiego. Koń powinien oprzeć się równo na wszystkich nogach. Zatrzymać się na chwilkę. To wszystko nie jest takie łatwe. Praca z koniem wymaga wielomiesięcznej pracy. O, w tej chwili zatrzymał się koń i już robi to, o co chodzi Pawłowi. Wyciąga szyję. My chcielibyśmy jeszcze, żeby on ładnie ustawił uszy. Jest sama i troszkę tęskni do swoich koleżanek. Dziękujemy bardzo. Nie dodałam. Prosimy bardzo. Uczennica drugiej klasy, Monika Wasiluk, pędzi do nas, kusuje razem z klaczą Bohema. Klacz Bohema prezentuje piękny ruch. Proszę zwrócić uwagę, jak unosi ogon do góry i zawiesza nogi w powietrzu. Bardzo ładnie, brawo, Monika. Prosimy o ustawienie konia. Prosimy ustawić konia na środku. O, popatrzcie, jak teraz klacz poszukuje wzrokiem swojej koleżanki. Najchętniej by już uciekła tutaj. To jest trudna sztuka. Konie są niecierpliwe. Podczas pokazów chociaż na chwileczkę muszą się zatrzymać, żeby sędziowie mogli z każdej strony obejrzeć konie, sprawdzić, czy mają poprawnie zbudowane nogi, jak wygląda ich szyja, jak wygląda górna linia, rysunek głowy. Poprosimy może trzecią klacz. Trzecią klacz prezentuje uczennica drugiej klasy, Daria Łysiuk. Daria pokazuje konia w kusie. Ustawia się z przodu konia. O, bardzo ładnie, pięknie. Klacz zatrzymała się. Pięknie wyciąga szyję. Widać, że stara się zrobić to, o co chodzi Darii, czyli Daria występuje tutaj w charakterze prezentera konia. To jest bardzo ważna funkcja. Od tego zależy, jak koń się pokaże i jak będzie oceniony przez sędziów. O! Po drugie ustawienie wyszło już dużo lepiej niż za pierwszym razem. No, widzimy pierwsza klacz gniadej maści. Jest to pasjonaria, rodzona siostra klaczy pianissima, która w tej chwili przebywa na pokazie w Dubaju. Dziękujemy bardzo. Dodatkowe oklaski prosimy za piękne stroje prezenterów. Pięknie, elegancko są ubrani.